Dzień dobry, witamy serdecznie. Anna Maria i Grzegorz Traczewski. Proszę państwa, odkryję tajemnicę na sam początek. To tak fajnie jak dziennikarz odkrywa tajemnicę. Proszę państwa, uwaga, mówię. Moja redakcyjna koleżanka Anna Maria zakochała się w Siódemce. No dokładnie tak. Wygląda tak pięknie, tak jest przebudowana właściwie. O, o radio mówisz? Też. E, ale zaczęliśmy przecież od drodze. W ferie wydarzyło mi się, że przejechałam siódemkę od początku do końca. To znaczy praktycznie z gór nad morze. I... Cała naprawdę jest w wielu miejscach jeszcze budowana, ale cała wygląda już świetnie i jedzie się naprawdę wspaniale. Nie będę tutaj ukrywać, że odcinek od Mławy do Elbląga podoba mi się tak i jedzie się nim tak świetnie, że autostrada mnie już na pewno nie skusi. No właśnie. Remont siódemki trwający kilka lat odciągnął ludzi od tej drogi. Ta droga to dla wielu historia, dla wielu przeżycia wakacyjne, bo przecież tamtędy jedzie się z Warszawy nad morze. Pamiętam jeszcze ten czas, że przejeżdżało się przez centrum mławy, potem zrobiono obwodnicę, już było lepiej, a potem człowiek zaczął narzekać na remonty, które. Powodowały, że jechało się po bardzo wąskiej jezdni, pełnej remontów, pełnej ograniczeń, a teraz pojawiają się kawałki drogi ekspresowej, i tak naprawdę to chyba takim strategicznym minusem tej trasy jest odcinek pomiędzy Elblągiem a Gdańskiem. Hmm, a ja bym powiedziała, że między Płyńskiem a Ławą, bo dla mnie te odcinki z radarami czasowymi to jest po prostu jakiś mały dramat. No ale niech ci będzie, że między Elblągiem a Gdańskiem. Myślę, że w momencie, jak w Ostródzie most zostanie oddany, a to już naprawdę myślę, że możemy liczyć w tygodniach to będzie ta droga uczęszczana równie często jak przed przebudową. Chociaż powiem szczerze, że ja jeździłam w trakcie przebudowy nią również, psioczyłam na budowlańców, szczególnie jeżeli nie myli opon w samochodach i wszystko co wąskie jeszcze było ubłocone, ale w tej chwili naprawdę e, uważam, że nie wolno narzekać, jest świetnie i na całej drodze słychać Radio 7, a ja nie jeżdżę tak typowo jak ty ze względu na to, że odcinka z Płońska do Mławy po prostu nie cierpię organicznie, więc jeżdżę sobie przez Ciechanów i mam po prostu milej. No tak i dzięki temu Ania jest słuchaczką Radia 7. I, I po prostu porównuje to, że w Radiu 7 coraz lepiej, to i na Siódemce coraz lepiej. O i tak, zaraz Państwo pomyślicie, że odrobina wazelinki nigdy nie zaszkodzi. Nie, Ale... nie, to jest tylko kwestia promowania się. Dokładnie, a to jest proszę Państwa sama prawda. No to dobrze, zaczęłaś o promowaniu się, to teraz my. Popromujemy się. Proszę Państwa, Auto Plus Radio i TV. Czyli... A może Grzegorz Traczewski? No, no dobrze też, ale Auto Plus Radio i TV, czyli redakcja, która tworzy dla Państwa Auto Moto 7, jest patronem medialnym Pucharu Legend, organizowanego przez Kronikę Rajdów.pl w ramach Pucharu Classic Auto. Zastanawiacie się, co to tak długo brzmi. Otóż Classic Auto Cup w zeszłym roku był taką jedną bardzo poważną organizacją. Teraz podzielił się na dwie. Ta, która ma prawo do nazwy, stworzyła cykl wyścigów, który jest 15 kwietnia na torze Modlin, 2 czerwca na torze Bednary, 22 czerwca na torze Motopark Ułęż, 2 września na torze. W Tychach. To jest tor należący do Fiat Chrysler Automotive. I 7 października znowu wracamy na tor Modlin. No i dobrze, wszystko byłoby, byłoby fajniej i piękniej. Można byłoby powiedzieć, że to przecież normalne, bo, bo redakcje są patronami medialnymi, ale wszystko na to wskazuje, że. No dobrze, powiem. Sam już dobrze że załoga jadąca w barwach naszej redakcji czyli Grzegorz Traczewski Mirosław Wdzięczkowski On się pochwalił no musiałem i, i pojawi się na e, tychże trasach w ramach wspomnianego Pucharu Legend i nie to, że e, Traczewski i Wdzięczkowski są legendarni, bo to wcale nie o to chodzi, legendarny jest samochód, którym będą jechali, a jest to Volvo Amazon w trzydwojowej wersji z początku lat 60 z benzynowym 1.8 Wcale nie mające bardzo wielkiej ilości koni pod maską, bo tak mniej więcej 115-120, jak się wszystkie zbiorą. Samochód, który w ubiegłym roku brał udział w Monte Carlo Historic z załogą Wodziński-Ciecierzyński, albo Ciecierzyński-Wodziński, bo tu akurat było dość trudno powiedzieć, który z panów jest kierowcą, a który pilotem. Auto faktycznie y, z legendą. Zapraszamy serdecznie wszystkich tych, którzy interesują się klasycznymi pojazdami na te tory, a spotkamy się, by na przykład podyskutować o tym, jak jeździ się siódemką. A y, póki co, że użyję rusycyzmu, y, siódemką jeździ się najlepiej samochodami, które y, są ulubione przez y, warszawiaków i przez mieszkańców dużych miast, a więc suwami i crossoverami. Dzisiaj we wrażeniach z jazdy poopowiadamy o suwie, który proszę Państwa najlepiej sprzedaje się wśród suwów na świecie. To jego pierwowzór, bo tak naprawdę tenże samochód jako pierwszy podbił serca kierowców. To Nissan Qashqai. Nissan Qashqai uległ ostatnio faceliftingowi, czyli zmienili mu, krótko mówiąc, mortkę. Jak sama nazwa wskazuje, ale także i zmiany nastąpiły z tyłu. Testowaliśmy samochód z silnikiem wysokoprężnym o pojemności 1600 cm3 i mocy 130 mechanicznych w wersji Tekna. Jak tak popatrzymy, to zmienił się, jak już wspomniałem, przód samochodu jest po prostu ładniejszy, trochę ładnie wyglądają nowe lampy. Zmienił się także tylny zderzak, otrzymał takie ładne wstawki. A sam lakier, pełna biel, zaskoczył nas jednym. Ten samochód, proszę państwa, pomimo, że jeździł po błocie, jeździł w różnych trasach, nie ubrudził się. Nie wiem dlaczego, nie wiem jakim cudem, ale błoto tego lakieru się nie trzyma. A powiedziałeś, że biały bo może przy tym by było najważniejsze ale myślę, że tutaj zupełnie co innego grało rolę. Tu grał rolę ten silnik, bo ym, zaraz po typowym buczeniu, yy, zimnym starcie, pracował z mało wyczuwalnymi wibracami. Był wzorowo oszczędny, bo nie wiem jak tobie, ale mnie spalił około 6 litrów Lepszy na Lepszy sto... byłem 5,5, 5,5. O kurczę. Yy, I... Muszę powiedzieć, że miał świetny temperament na autostradzie, nawet na szóstym biegu, poczynał sobie nieźle. I tak naprawdę to nie wiem, kto mu napisał, że ma 130 koni, bo tak naprawdę czuje się, jakby miał sporo więcej. Oj tak, to właśnie jest. A zasięg, proszę Państwa, jaki można osiągnąć tym samochodem, to 1100 km, jak się zatankuje i jeździ właśnie mniej więcej w ten sposób, a wcale nie jeździliśmy po emerycku, to. Jednostka napędowa, którą należy chwalić, chwalić, chwalić. Współpracuje ona z sześcioprzełożeniową ręczną skrzynią biegów. I właśnie, automat występuje tutaj bardzo rzadko. Tak naprawdę w jednej wersji i z napędem na jedną oś. A właśnie, a propos napędów, nasz kaszkaj też nie był czterołapem, też był tylko ośką. I tu wychodził pewien minus tego samochodu. Nie wiem, czy był to minus opon, czy był to minus samego napędu. Urządzenie nieco za bardzo ślizgało się na oblodzonych nawierzchniach. Oczywiście był to przewidywalny sposób ślizgania, ale mógłby być troszkę spokojniejszy. A mnie ta wspomniana przez ciebie skrzynia biegów bardzo pasowała, ponieważ akurat jechałam siódemką, padał śnieg i wtedy z ręczną skrzynią biegów naprawdę jeździ się lepiej. Na wyróżnienie w tym samochodzie zasługuje wnętrze, piękna skóra Nappa. No i to, co ważne dla tych, którzy kochają radio. Zestaw audio firmy Bose, osiem głośników, wzmacniacz i moduł cyfrowej obróbki dźwięku. Mi także spodobała się bardzo spłaszczona u dołu kierownica, dzięki której jak zjadłem dużą szarlotkę, to się mogłem za tym kołem kierownicy zmieścić. To, co bardzo ważne, to systemy bezpieczeństwa w tym samochodzie, a więc system monitorujący to, co się dzieje wokół samochodu 360 stopni. System awaryjnego hamowania przed przeszkodą, w tym także przed pieszymi. Ale tu uwaga, uwaga: jeżeli jedziemy w śnieżyce, to śnieg zalepi czujnik i czujnik. Odmawia posłuszeństwa i współpracy, sygnalizując to dwiema czerwonymi kontrolkami. Ma jest także alarm ruchu poprzecznego i można byłoby powiedzieć, że wszystko jest idealnie, gdyby nie taki mały minus. Jak ja sięgam do drążka zmiany biegu w tym samochodzie, a wzrost mam troszkę psa siedzącego, bardzo muszę cofać rękę i praktycznie łokieć wyłazi mi gdzieś tam pomiędzy fotelami. To nie jest dobra cecha, szczególnie że warto wachlować tą skrzynią, bo to wcale nie jest jakaś taka, taka fe działalność. Jeszcze jedno: 430 litrów pojemności bagażnika to wcale nie jest mało, a w środku, proszę Państwa, koło zapasowe, co też jest rzadkością wśród dzisiejszych pojazdów. Tak, oczywiście tutaj jeszcze nie dodałeś, bo mnie na przykład skrzynia biegów w ogóle nie przeszkadzała, ale nie dodałeś tego, że Tekna to jest taka wersja samochodu, który ma podgrzewane szyby na zimę idealne, podgrzewane fotele, elektrycznie sterowany ten fotel kierowcy i 19-celowe alufelgi, więc to już raczej na lato. Jedźcie bezpiecznie, kochajcie się mocno pod życzeniami. Podpisują się dzisiaj Anna Maria i Grzegorz Straczewski, i papa. Do następnej okazji.